środa, 27 marca. Karolina Paras, witam Państwa i zapraszam na informacje piotrkowskie. Dziś w wydaniu o świątecznych wydatkach. Powiemy również o obchodach 40-lecia szkoły podstawowej nr 12 oraz o pasji do kolekcjonowania. Domowe porządki, przyrządzanie świątecznych potraw, zakupy i wybieranie tradycyjnego dyngusa. Jednym słowem, przedświąteczne przygotowania. Czy zakupy przedświąteczne już zrobione i ile trzeba przeznaczyć na świąteczny koszyczek? O tym w materiale. Do święconki potrzebny jest koszyczek. Mały, duży, wiklinowy, pięknie strojony. Jak mówi pani Danuta, od ubiegłego roku coraz chętniej stawiamy na te większe, które wyprzedały się już prawie wszystkie. No i ozdoby, takie bym powiedziała, bogatsze, ładniejsze. Był czas, że wybierali takie tańsze serwetki, te żakardowe, które tam, wiadomo, one po roku już zżółkły, szczerze powiedziawszy, pozwijały się takie, no, nie do użycia na przykład na drugi rok. Wybierają, większość oczywiście osób wybiera ładniejsze, no droższe, ale i lepsze jakościowo, tak? Za mały koszyk bez ozdób trzeba zapłacić około 20 zł. Koszt dużego kosza z białej wikliny to nawet 80 zł. Do tego serwetka, jej koszt to od 8 do nawet 35 zł. A jak koszyk wybrany, można dalej robić zakupy i liczyć. Borówka od 3 zł za gałązkę, jajka średnio po 1,20 zł, duża babka 15 zł, kawałek kiełbasy wiejskiej około 6 zł, do tego chlebek, chrzan, baranek. I to nie wszystko, a kwota koszyczka to już ponad 100 zł. Jak wynika z badań grupy Oferlista, statystyczna 4-osobowa rodzina wyda w tym roku na świąteczne produkty spożywcze od 800 do 1200 zł. Według badań barometru Providenta ponad połowa Polaków planuje utrzymać koszty tegorocznej Wielkanocy na niższym lub takim samym poziomie jak w poprzednich latach. Dużo wydamy na te święta? No sporo. Tak jest. Na co najwięcej? Na co najwięcej? No, no wszystkiego po trochu trzeba, tak? Więc i mięska, i warzywa, i owoce. Tak jak na każde święta. To, co niezbędne, ale nie spodziewam się, że wzrosną jakby wydatki znacząco. Oczywiście, że artykuły drożeją trochę, ale to wszystko trzeba z umiarem robić. Najwięcej to na zajączka dla dzieci. Dyngus musi być. Na zajączka, no. Dokładnie, no na jedzenie, no to normalnie, no co. Wiadomo, jakie są teraz ceny, tak? Na prezenty się mniej wydaje, jakiś tam zajączek, jajeczko, ale no nie ma takich, no raczej takich mikołajowych, świątecznych prezentów dużych. Nie robię, przynajmniej ja. Przygotowania do świąt to nie tylko zakupy, mówią piotrkowianie, bo najważniejsza powinna być zawsze atmosfera, a tej, jak dodają, nie można kupić. 1984 rok, wrzesień. Dzieci z rocznika 1978 idą do szkoły. Część z nich do nowej szkoły, szkoły podstawowej nr 12 przy ulicy Belzackiej. Od tego dnia minęło już 40 lat. Ten moment i kolejne lata wspominano podczas jubileuszowej gali 40-lecia istnienia placówki, która odbyła się w miniony poniedziałek. Powstanie szkoły, jej budynku i tworzenie przez 4 dziesięciolecia całej społeczności szkolnej zapisano na kartach ksiąg pamiątkowych. 4 dekady to kawał historii. Było to na pewno ponad 100 pedagogów, którzy w naszej szkole pracowali. Była bardzo duża grupa uczniów, która już nasze progi opuściła, na pewno liczona w kilku tysiącach. O powstaniu szkoły, jej działalności edukacyjnej, idei nauki zaczerpniętej od patrona placówki Kornela Makuszyńskiego mówiono podczas gali jubileuszowej. Historia przyszłości, jak podkreślano, jest cały czas częścią kolejnych pokoleń uczniów i pedagogów. Ale ważna jest też przyszłość, którą placówka wkracza w dobrej kondycji, co zaznaczał dyrektor szkoły. Myślę, że dzięki ubiegłorocznym wydarzeniom, czyli ubiegłorocznej termomodernizacji, możemy powiedzieć, że budynek odzyskał drugą młodość i drugą świetność, więc w okres 40-lecia wkracza pełną parą i z pełnymi siłami. Podczas gali jubileuszu 40-lecia podsumowania to rzecz oczywista, jak również podziękowania. Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję za te lata pracy, zaangażowania wszystkim tym, którzy jakąkolwiek cząstkę wnieśli w funkcjonowanie tej szkoły, w edukację, w wychowanie, w dbałość o to, aby w dobrych warunkach uczyły się nasze dzieci.
Nie brakowało też gratulacji i prezentów, nie zabrakło też słów kierowanych do tych, którzy tworzą kolejne karty historii tej szkoły. Życzę Państwu sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym. Wytrwałości w realizacji posłannictwa patrona Kornela Makuszyńskiego, który apodezował życie, cieszył się nim i uważał, że przedstawiając w książkach głęboko dobranych szlachetnych ludzi, poprawia świat. Z okazji jubileuszu dla pedagogów byłych i obecnych, dla absolwentów szkoły oraz kolegów i rodziców, grupa uczniów dwunastki przygotowała widowisko artystyczne. Była to opowieść o powstaniu szkoły, o jej dziejach i czasie teraźniejszym. Sesja Rady Miasta już za nami. Były to 74. obrady piotrkowskich radnych w tej kadencji. Podczas dzisiejszej sesji radni przyjęli uchwały dotyczące przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla rektoratu Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem świętego Jacka i Doroty, parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny oraz parafii pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła. Radni debatowali również w sprawie utworzenia branżowej szkoły drugiego stopnia nr 4 w zespole szkół ponadpodstawowych nr 4 imienia księdza Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim, która będzie prowadzić kształcenie na poziomie technika w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich. Radni głosowali także za zmianami wieloletniej prognozy finansowej miasta oraz zmian budżetu miasta na 2024 rok. Scenki sytuacyjne, w których trzeba było ratować nieprzytomne dziecko w parku czy mężczyznę na przystanku. Do tego testy wiedzy z pierwszej pomocy pisane w trzyosobowych grupach. Tak wyglądał konkurs Wiem, potrafię, reaguję, który Akademia Piotrkowska zorganizowała po raz drugi dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Młodzież swoją wiedzę w zakresie ratowania życia sprawdzała wczoraj. Poszkodowany bez kontaktu, ale bez krwawień zewnętrznych. Miejsce wydarzenia, przystanek autobusowy. To początkowy scenariusz pierwszego z zadań. Dalsze wydarzenia już kreowali uczestnicy, bo do nich należała reakcja. Wykonuj uciskanie klatki piersiowej. Reanimacja przy pomocy defibrylatora, wzywanie pomocy medycznej i co najważniejsze, ratowanie życia. Taka wiedza to podstawa, mówiła młodzież. Mając jakąkolwiek podstawową wiedzę, możemy dużo zdziałać. Nawet ułożenie pozycji bezpiecznej, ustalonej, albo jak poprawnie wykonać wdechy czy uciśnięcia, poszkodowanemu może uratować życie. No i też znajomość numerów telefonu. Każdy powinien mieć taką podstawową wiedzę, mi się wydaje, bo jeżeli chodzi o ratowanie życia ludzkiego, no to się uczymy go od początku. W szkole mamy lekcje. Wydaje mi się też, że w naszym społeczeństwie powinna być ona niezbędna, bo sytuacja zagrożenia może się zdarzyć w każdym tak naprawdę przypadku. I my jesteśmy wręcz zobowiązani do tego, żeby pomóc. I taka wiedza, jaką możemy zdobyć albo nawet sprawdzić na takich konkursach, jest nam potrzebna, by właśnie móc pomóc, by tą drugą osobę uratować. Wiedza jest cenna, ale w sytuacjach zagrożenia czegoś życia ważna jest też odwaga. Mimo tego lęku i strachu, bo to jest dużo emocji, jest adrenalina, tak, coś się dzieje, powinniśmy jakby zawsze znaleźć sobie chociaż trochę tej siły, żeby jakby być gotowym do tego, żeby pomóc. Zdarzają się sytuacje, że ludzkie życie jest zagrożone, a osoby stoją i patrzą, ponieważ uważają, że nie potrafią tego zrobić. Nie, każdy z nas potrafi. Bezczynność jest, no jest jakimś rodzajem przestępstwa, prawda, czyli czegoś, czego nie zrobiłem, a mogłem po prostu zrobić. Taki konkurs to też okazja do tego, by zachęcić do studiowania na kierunkach medycznych. W tym momencie w Akademii Piotrkowskiej jest pierwszy stopień pielęgniarstwa. Będziemy otwierać już wkrótce drugi stopień pielęgniarstwa. Trwają właśnie bardzo intensywne przygotowania do tego wydarzenia. Również kolejnym kierunkiem będzie fizjoterapia, a w przyszłości Wydział Nauk o Zdrowiu. W konkursie udział wzięło 13 drużyn z miasta oraz powiatu. Konkurs patronatem objął prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak oraz starosta piotrkowski Piotr Wojtysia.
Jedni kolekcjonują monety, inni znaczki pocztowe, jeszcze inni biżuterię. A w Piotrkowie Trybunalskim, w centrum miasta, jest takie miejsce, gdzie są tysiące przez lata zbieranych pamiątek z całego świata. Kamieni, muszli, magnesów czy zabawek. To skarby Piotrkowian, pani Hanny i pana Mariusza. Zaczęło się od kapsli, puszek po piwie i znaczków. Pani Hanna, nauczyciel zespołu szkół ponadpodstawowych nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim, kolekcjonuje od dziecka. Na poważnie zaczęła się kolekcja razem z moim mężem i zaczęło się od jednego magnesika z Berlina 15 lat temu. Dziś magnesów jest 1300 i to ze wszystkich kontynentów. Do tego w kolekcji małżeństwa jest ponad 700 naparstków, kilkadziesiąt lalek, miśków, kamieni, muszli i wszystkiego, co można przywieźć z podróży po świecie. Są też perełki i pamiątki, do których właściciele mają szczególny sentyment, tak jak kawałek muru berlińskiego, jurta z Kazachstanu czy talerzyk z Londynu. Są też prezenty od znajomych. Bardzo dużo, wszyscy nasi przyjaciele wiedzą, że zbieramy różne rzeczy, jak ktoś jest tylko gdzieś w Polsce czy za granicą, bo to nie tylko z zagranicy, to zawsze pamięta, żeby nam przywieźć, a to magnesik, a to naparstek, a to jakąś oryginalną, ciekawą rzecz, która później znajduje tutaj miejsce. Kto chciałby podarować coś do kolekcji albo przyjść ją obejrzeć, może się umówić pod numerem telefonu 690 155 666. Od 3 lat przygotowują wyjątkowe muzyczne wydarzenie, a zarazem przeżycie duchowe. Tegoroczny koncert pasyjny muzyków z Państwowej Szkoły Muzycznej 1 i 2 stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego odbył się w Wielki Poniedziałek. Tegoroczny koncert pasyjny to było muzyczne i duchowe przeżycie oparte na utworach Jana Sebastiana Bacha. Podczas godzinnego spotkania w Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej muzycy wykonali arie i chorały z Pasji według świętego Mateusza i Pasji według świętego Jana. Jest to muzyka o męce Pana Jezusa Chrystusa, opowiada o Jego ostatnich godzinach, o Jego ukrzyżowaniu. Musieliśmy ze względu na chór i na repertuar bardzo skrupulatnie wybrać osoby, które uczestniczą w tym koncercie. Ciekawostką jest to, że uczestniczą w nich dwoje studentów, którzy uczą się w Akademii we Wrocławiu na skrzypcach barokowych. Będą grali smyczkami barokowymi i dzięki tym właśnie smyczkom postarają się wydobyć odpowiednie brzmienie dla tej epoki. W koncercie pasyjnym wystąpiła Anna Werecka-Gryć, chór Państwowej Szkoły Muzycznej 1 i 2 stopnia przygotowany przez Macieja Salskiego oraz zespół instrumentalny pod dyrekcją Ewy Izydorczyk-Grzelak. Na tym kończymy dzisiejszy serwis. Ja zapraszam Państwa na magazyn sportowy. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Siódmego marca w pierwszym prawdziwie wiosennym magazynie sportowym w telewizji Piotrków wita się z Państwem Michał Ostafiejczuk. A dziś rozpoczniemy od imprezy, która ściągnęła do piotrkowskiej hali Relax tłumy kibiców i dziesiątki najlepszych w Polsce kickbokserów. Mistrzostwa Polski w formule low kick były nie tylko walką o medale, ale również o kwalifikacje na zbliżające się Mistrzostwa Europy w Portugalii. Przez 2 dni rywalizowało prawie 200 zawodników i zawodniczek. Największe emocje na kibiców czekały jednak podczas finałowej gali. 10 pojedynków w klimatycznej scenerii to było to, na co czekali sympatycy kickboxingu.
Piotrkowscy zawodnicy wywalczyli 3 medale, 2 z nich w wadze do 60 kg. W finale mieli walczyć Damian Roll i Konrad Baliński, ale do pojedynku nie doszło z powodu kontuzji tego drugiego. Ostatnim pojedynkiem wieczornej gali była walka Adriana Dziubałtowskiego w kategorii do 63,5 kg. Piotrkowianin walczył z Patrykiem Herdziną z Knurowa. Przegrał przez KO, ale srebrny medal to także jego wielki sukces. Cieszy właśnie, że akurat ta dyscyplina bliska mojemu sercu znajduje takie uznanie w oczach piotrkowian. Mieliśmy pełne trybuny, mieliśmy prawie 200 zawodników, także było na co i miał kto popatrzeć na te zmagania naszych bohaterów. Zmaganiom swoich młodszych kolegów przyglądał się mistrz Igrzysk Europejskich Robert Krasoń, który aktualnie ma przerwę w startach. To nie pierwszy raz, kiedy organizujemy zawody, więc już jest jakieś doświadczenie. Wydaje mi się, że organizacja top. Wszystko było dopięte na ostatni guzik. A my jako drużyna też jak zwykle gdzieś tam wysoko w klasyfikacji medalowej. Aczkolwiek myślę, że te lepsze lata dopiero przed nami, bo jest kilku młodych zawodników, którzy aspirują i oni będą się rozwijać i oni będą zdobywać medale gdzieś, myślę, że za rok, dwa, trzy. Najlepszym klubem został Pako Team Mysłowice, a piotrkowski Tom Center zajął drugie miejsce. Mistrzostwo Polski w kickboxingu nie było jedyną imprezą rangi mistrzowskiej, która została rozegrana w naszym mieście w czasie minionego weekendu. W turnieju 1/16 finału Mistrzostw Polski juniorów młodszych rywalizowali piłkarze ręczni. W sali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 przez 3 dni o awans walczyły Trójka Ostrołęka, Padwa Zamość, Tytanii Wejherowo i MKS Piotrkowianin. Nasz zespół rozpoczął turniej najlepiej jak mógł. Wygrał 46-28 z Tytanami Wejherowo, a najlepszym zawodnikiem tego spotkania wybrany został zdobywca 12 bramek Jakub Pawlikowski. Drugie spotkanie było już gorsze w wykonaniu drużyny Kamila Wasilewskiego. MKS Piotrkowianin mimo żywiołowego dopingu publiczności przegrał 25-31 z Trójką Ostrołęka, a najlepszym zawodnikiem meczu wybrany został Piotr Gozdek z Piotrkowianina. O wszystkim miał zdecydować trzeci mecz z Padwą Zamość. Mimo walki i ambicji piotrkowianin przegrał niestety to spotkanie 29-34 i zajął ostatecznie trzecie miejsce w turnieju. O ocenę zawodów poprosiliśmy trenera naszej drużyny Kamila Wasilewskiego. Pierwszy mecz graliśmy z teoretycznie najsłabszym rywalem. Udało nam się wygrać. Widzieliśmy, że dwa kolejne spotkania z Ostrołęką i Zamościem będą należały do tych trudnych. Mecz z Ostrołęką jeszcze nie miał takiego większego znaczenia jak ten dzisiejszy, ten, w którym wygrana dawała nam awans. Nie udało nam dzisiaj się zrealizować celów, które sobie założyliśmy przed spotkaniem. Byliśmy też nieskuteczni, mimo tego, że chłopcy zostawili serce na boisku, no nie udało nam się uzyskać awansu do kolejnego etapu Mistrzostw Polski. Awans do kolejnej fazy wywalczyły Trójka Ostrołęka i Padwa Zamość. Piotrkowianin zajął trzecie miejsce. A teraz w krótkiej pigułce o występach ligowych piotrkowskich drużyn piłki ręcznej grających w Orlen Superlidze. Zarówno Piotrkowia, jak i Piotrkowianin grały na wyjazdach. Piotrkowia pokonała na wyjeździe KPR gminy Kobierzyce w trzecim swoim spotkaniu w rundzie finałowej żeńskiej Orlen Superligi. Nasz zespół zagrał wreszcie tak, jak tego byśmy sobie wszyscy życzyli. Nie zraził się wysokim prowadzeniem gospodyń po kwadransie, odrobił część strat już do przerwy, a w drugiej połowie po nerwowej końcówce przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę. W 51 minucie był remis 25-25, chwilę później wynik 27-27. Dwie ostatnie bramki rzuciła jednak Piotrkowia i to nasza drużyna cieszyła się z 3 punktów. Zwyciężyliśmy dzisiaj wolą walki, chęcią, taką ogromną wolą walki, pokazania tego, że my potrafimy grać w piłkę ręczną, bo wielokrotnie to mówiłam, że my potrafimy grać. Ostatnio nasze mecze wyglądały, żeby nie powiedzieć tragicznie, to bardzo słabo. Jechałyśmy tutaj z nastawieniem, że jeżeli pokażemy to, co każda z tych dziewczyn potrafi i wszystkie razem jesteśmy w stanie tutaj z zespołem KPR-u powalczyć. A tak naprawdę ja nie ukrywam, że przed meczem powiedziałam, że przyjechałyśmy tutaj po zwycięstwo. Kolejny mecz Piotrkowia rozegra dopiero 13 kwietnia o godzinie 18:00. Rywalem Piotrkowi w hali Relax będzie MKS Urbis Gniezno.
Niewiele brakowało, a niespodziankę sprawiłby także piotrkowianin, który grał w Zabrzu z zajmującym trzecie miejsce w ligowej tabeli miejscowym Górnikiem. Zespół Michała Matyjasika zagrał z kandydatem do medalu jak równy z równym. Do końca wynik spotkania był otwarty, a ostatecznie jedną bramką wygrali gospodarze. Najciekawsza była końcówka. W 48 minucie po bramce Kamila Mosiołka mieliśmy remis 22-22. Po nerwowej końcówce jednym trafieniem okazał się lepszy Górnik, który wygrał 26-25. Piotrkowianin miał piłkę na remis, ale rzut Tomasza Wawrzyniaka obronił bramkarz gospodarzy, doświadczony Piotr Wyszomirski. W naszej ekipie na słowa uznania zasłużył bramkarz Damian Chmurski, który popisał się wieloma skutecznymi i widowiskowymi interwencjami. W tym meczu chyba zabrakło troszkę szczęścia i myślę, że w tej ostatniej akcji zabrakło trochę sił, już takiego trzeźwego umysłu, bo sytuacja była dobra. Niemniej Piotrek naprawdę fajną interwencję wykonał, ale myślę, że zabrakło trochę szczęścia i tej chłodnej głowy właśnie w tej ostatniej akcji. Sezon zasadniczy piotrkowianin zakończy spotkaniem we własnej hali z grupą Azoty Unią Tarnów. Mecz odbędzie się w Wielką Sobotę 30 marca, a początek zaplanowano na godzinę 18. A na kolejny magazyn sportowy w telewizji Piotrków zapraszam już w przyszłym miesiącu po świętach Wielkiej Nocy, a dokładniej mówiąc 3 kwietnia.